Otwarcie basenów według harmonogramu luzowania obostrzeń ma dwa etapy. Od początku maja spływalnie mogą korzystać zorganizowane grupy dzieci i młodzieży. Obecnie z basenu mogą korzystać tylko grupy szkolne. Z naszej szkoły oraz z pozostałych szkół podstawowych z Sieradza. Z klubów typowo pływackich czy sportowych również mogą? Tak, tak. Z kolei od piątku 28 maja z pływalni będzie mógł korzystać każdy z nas. Na razie basen może być obłożony maksymalnie w 50%. Na trybunach przy okazji zawodów sportowych zasiądzie maksymalnie połowa widzów. Od 28 maja ruszamy już w reżimie sanitarnym oczywiście dla wszystkich zainteresowanych oraz tych grup, które mają wykupiony basen, czyli tych grup na karnety. No i w sobotę i niedzielę dla wszystkich zainteresowanych, którzy są spragnieni pływania, bo to już praktycznie od 20 marca już był basen nieczynny. Także oczywiście pracujemy w reżimie sanitarnym, czyli maseczki ściągamy dopiero przy wejściu na Nieckę. Obłożenie basenu 50%, czyli 22 osoby na godzinę mogą wejść. No oczywiście dystans, no i te wszystkie obostrzenia, dezynfekcja rąk oczywiście, no i w takim reżimie będziemy pracować, no a do kiedy to się okaże. Basen przy popularnej dziesiątce jest czynny codziennie. Warto zwrócić uwagę na tak zwane wejścia biletowane. Wtedy z pływalni mogą korzystać wszyscy. Wejściówki można nabyć w kasie przy wejściu na obiekt. Basen dla zainteresowanych będzie czynny od godziny 10, będzie pierwsze wejście. Ostatnie wejście w weekend będzie o godzinie 19. A w tygodniu? A w tygodniu, no w ten piątek mamy takie godziny biletowane. To jest poniedziałek, środa i piątek o godzinie 21. Są godziny biletowane, pół basenu, 22 osoby. I w piątek jeszcze jest godzina 16:15 też dla zainteresowanych. Cały basen, w reżimie sanitarnym oczywiście, to 22 osoby. No i mamy jeszcze to poranne pływanie, poniedziałki i środy o 6 rano. Bilet dla dorosłych kosztuje 10 zł, to jest z sauną razem. No i dla dzieci i młodzieży szkolnej jest za okazaniem legitymacji jest 5 zł. No i mamy jeszcze kartę rodzinkę, to 4 zł kosztuje bilet.